Rozmawialiśmy ostatnio o tym, w jaki sposób wy wynagradzać sprzedawców w naszych firmach. Dzisiaj się cofnijmy o jeden krok. Zastanówmy się w ogóle, kiedy tych sprzedawców zatrudniać. Jeśli popatrzymy sobie na startupy, to sprzedawca będący na etacie na samym początku działalności jest zjawiskiem dość rzadkim. Można przyrównać go nawet do jednorożca. Natomiast sytuacja nie jest taka oczywista, kiedy tego pierwszego ruchu dokonać. Robert, jakie byś tutaj wyznaczył wytyczne do tego, żeby takiego handlowca zatrudnić? No właśnie, pierwsze założenie. Powiedziałeś, kiedy zatrudnić sprzedawcę, użyłeś już tutaj tego sformułowania startup, czyli pierwsze założenie jest takie, że mówimy o firmie, która jeszcze nie ma struktur handlowych. Okay. I tutaj bym powiedział, to zależy, ale uwaga, spokojnie, ja powiem tutaj o kilku scenariuszach, i do każdego z tych scenariuszy powiem, co ja bym rekomendował, albo co rekomenduję moim klientom, z którymi pracuję i którzy bardzo często są w takiej sytuacji, że zastanawiają się właśnie nad tym, czy i kiedy zatrudnić handlowca. Więc pierwsza uh -huh. sprawa, e, drugi nasz słuchaczu, czy osoba, która nas oglądasz, e, nie wiem, jak powiedzieć oglądaczu, trochę nieładnie. E, więc e, do naszych słuchaczy: jeśli jesteś właścicielem firmy, która jest startupem, dopiero zaczynasz, Twój biznes się dopiero zaczyna rozwijać, jest jakiś nowy projekt, to w zależności od tego, czy posiadasz, jak to się mówi, skile sprzedażowe, czy, 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 czy masz w sobie to coś, co pozwoli Ci realizować sprzedaż, mhm. czy nie, to znowu są dwie drogi. Jeśli je posiadasz, rekomenduję i zawsze to mówię moim klientom: sprzedawaj tak długo, jak nie masz innych ważniejszych rzeczy do roboty, niż sprzedaż. Mhm. Bo de facto sprzedaż w tym momencie jest tak naprawdę rozwojem Twojego biznesu. Budowaniem trakcji, budowaniem ewentualnie wartości Twojej firmy na przyszłość, kiedy pójdziesz do inwestora, poznasz rynek, poznasz klientów, poznasz ich problemy, wyzwania i tak dalej. zobaczysz to otoczenie, z którym będzie się potem musiał tak. borykać sprzedawca, którego zatrudnisz. Tak. W związku z tym, według mnie firmy, które na dzień dobry pozyskują pieniądze od inwestora i inwestują od razu, w zatrudniają sprzedawców, nie dając im właściwie nic poza tym produktem czy usługą, które mają, według mnie popełniają pewien błąd. I to jest jakby jedna rzecz. Jeżeli nie mamy tych umiejętności sprzedażowych, bo nie każdy się z nimi rodzi, nie każdy je ma, to ja zachęcam, żeby się tego nauczyć. Po pierwsze dlatego, że jeśli prowadzimy swój własny biznes, to umiejętności handlowe, umiejętności sprzedażowe i tak dalej warto po prostu mieć. Myślę, że zresztą każdy przedsiębiorca no, gdzieś się w sobie ma. jest Dokładnie. Każdej, w każdym rodzaju działalności. Dokładnie, więc jeśli, jeśli ich nie mamy, to możemy się oczywiście ich nauczyć, natomiast jeśli się nie chcemy ich nauczyć, bo to też tak może być, to zanim takiego sprzedawcę zatrudnimy, to rekomendowałbym takie bardzo proste ćwiczenie może nawet mentalne, ale pewnie też w Excelu. Czy stać nas na to, żeby zainwestować w co najmniej 6 miesięcy pracy tego sprzedawcy? 6 miesięcy to jest taki moment, w którym jesteśmy w stanie zweryfikować, nazwijmy to, jak on będzie performował, ten nasz sprzedawca. Czy on faktycznie zrealizuje cele? Moje doświadczenia mówią, że bardzo często firmy zatrudniają kogoś, po miesiącu, dwóch są niezadowolone i zwalniają. I historia się powtarza. W związku z tym, jeśli nie stać nas na 6 miesięcy inwestycji, patrz punkt pierwszy. Czyli i sprzedajemy słowem. sami. Wracamy I teraz uwaga, bo jeśli wyliczamy sobie to, czy nas stać, czy nas nie stać, to po pierwsze musimy wymyślić, w jaki sposób my tego sprzedawcę chcemy wynagradzać i tu zapraszamy do poprzednich tak, odcinków, tak gdzie jest. podpowiem od razu na dzień dobry, sama praca sprzedawcy tylko na prowizji nie jest najlepszym konceptem, a po drugie, koszt związany z tym sprzedawcą wiąże się nie tylko z jego pensją, ale jednak z jego przygotowaniem, z jego narzędziami. A przede wszystkim trzeba mu dać jakąś podbudowę do tego, żeby mógł pracować czyli cała strategia, proces sprzedaży to są szalenie istotne rzeczy, o których też już opowiadaliśmy. Linki podeślemy w tym tak. odcinku. Eee. Także tu do tego zachęcam, ale tu Tomek, jeszcze bym się właśnie, chyba że chciałeś jeszcze jakieś pytanie Całem zadać. Chciałem ci jeszcze jedno okay. pytanie zadać, tylko dotyczyć dotyczy tych rzeczy takich ważniejszych niż sprzedaż. Bo powiedziałeś, że sprzedajemy dopóki nie ma nic ważniejszego. Nie? Eee, to co może być takiego ważnego, co jest ważniejsze w pracy właściciela małej, dopiero raczkującej firmy niż sprzedaż? No właśnie, i teraz podam przykłady różnych też startupów czy firm nowych, które, z którymi miałem okazję pracować. No według mnie ważnym jest, bardzo ważnym na pewnym etapie, jest zbudowanie pewnych, nazwijmy ja to, nazywam takich aliansów strategicznych, czyli poszukanie mm -hmm. pewnych partnerów biznesowych, którzy będą gdzieś z nami po drodze. Być może zbudowanie pewnej sieci inwestorów przyszłych, którzy z nami będą pracować. Być może pokazanie się na jakimś wydarzeniu, pojechanie, nie wiem, do przysłowiowych stanów i poznanie jakiegoś potencjalnego inwestora. Generalnie chodzi mi o takie rzeczy, które nie są stricte związane z. Poszukiwaniem klienta na nasz produkt, ale są bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju biznesu. I teraz zobacz, bo cały czas poruszamy się w obszarze tak zwanego new businessu: czy to jest zarówno sprzedaż, czy to jest jakakolwiek ekspansja na nowe rynki, czy to jest pozyskanie partnera, z którym będziemy mogli de facto sprzedać więcej. To cały czas jest ten sam obszar, czyli tak. możliwość. No właśnie, gdzieś nazwijmy to zwiększenia tego, tego naszego biznesu. I tu wyślę, najważniejszy wniosek: zabawa związana z rozwijaniem produktu, no nie jest ważniejsza niż sprzedaż. No nie, jest ja sam tego, sam tego doświadczyłem, może kiedyś o tym opowiem, natomiast wiele takich przykładów z rynku znam, gdzie jeżeli się bardzo dużo pieniędzy wpakuje w cudzysłowie w produkt, to potem się możemy obudzić z czymś takim, że no fajny, mamy fajny wypieszczony produkt, ale on trochę nie przystaje do, do realiów rynku, czy trochę nam się inaczej wydawało. Dokładnie um, tak. Można się srogo zawieść, bo nawet jak mamy świetny produkt i nawet jeśli on przystaje do tych realiów rynkowych, ale jego nie sprzedajemy... To też nie jest dobry pomysł. No to, nie? To, to ciężko to rozwijać biznes. Mhm. Powiem jeszcze o jednej rzeczy, bo, 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 bo zacząłem powiedzieć o tych opcjach. Jest jeszcze mhm. jedna opcja. Możemy być już teraz znowu do, do innych słuchaczy, do tych, którzy nas słuchają, i są w sytuacji, w której. Już się sami nas sprzedawali, już zbudowali sobie pewną trakcję i stoją przed momentem uruchomienia, nazwijmy to, roz, rozwoju firmy na poziomie struktury. Czyli mhm. zaczynamy rozbudowywać organizację różne działy. I tutaj jest bardzo jedna ważna rzecz. Jeżeli jesteśmy już na tym etapie, że chcemy rozbudowywać strukturę i budować profesjonalny dział sprzedaży, to tutaj absolutnie nieodzownym, według mnie, jest to, żeby zbudować sobie najpierw pewne Założenia strategiczne, podyskutować wspólnie z zespołem o naszych aspiracjach, przygotować właściwy model biznesowy, właściwe to, co nazywamy value proposition, czyli przygotować się tak naprawdę, do kogo pójdziemy, do kogo nie pójdziemy, kogo będziemy chcieli obsługiwać, a kogo nie będziemy chcieli obsługiwać. Bo jeżeli bez tego zbudujemy dział sprzedaży, no to znowu może się powtórzyć ta historia, o której przed chwilą powiedziałem, że po miesiącu lub dwóch będziemy z kogoś niezadowoleni i będzie ta fluktuacja powodować, że ten biznes jednak nie będzie się rozwijał tak, jakbyśmy chcieli. Dokładnie tak. To chyba tyle. To ja jeszcze zdradzę tajemnicę. Tajemnicę jak tajemnicę. Opowiedziałeś przed chwilką, że wybierzemy sobie, komu będziemy chcieli sprzedawać, a komu będziemy nie chcieli sprzedawać, bo okazuje się, że to też jest ważne. I w tym właśnie sposobem zapraszam Was, drodzy słuchacze i widzowie, do następnego naszego odcinka, w którym ten temat poruszymy. Zatem do, do zobaczenia się. przy kolejnym odcinku. Cześć. Pozdrawiamy. Cześć.